A kto tam do ciebie o tej porze SMS-y pisze, co? Słucham? Kto do ciebie o tej porze SMS-y pisze? Co, na ten... operator. Operator? Operator. Operator pisze o każdej porze, bo operator musi operować niezależnie od pory dnia, proszę ciebie. Tak jak w szpitalu, wiesz, to nie wybierasz. Jesteś operatorem, no to operujesz, tak? 24H. Tak. A co ci ten operator operuje? Nie wiem, no to przecież nawet nie przeczytałem, nie będę czytał przecież jakichś tam SMS-ów od operatora. Przecież. Nie? Bo kto czyta SMS-y od operatora? No. No przeczytaj. Nie, no nie będę teraz czytał, no co ty tam, zwariowałeś? No przeczytaj. Nie, no daj spokój, no nie będę, nie. Dobra, to ja przeczytam, daj telefon. Nie no, przestań, kochanie, no nie masz co czytać, no masz czytać moje oferty od operatora, no proszę cię. Dawaj telefon. Odcisk palca. No nie ten. No. Nic ciekawego. Tęsknię za tobą. No i? Po prostu dawno nie byłem w punkcie obsługi klienta i... Próbują mnie zwabić, no. Próbują mnie zwabić. Misiaczku, odezwij się. No i? No przepraszam cię bardzo, ale od kiedy operator do klienta mówi per misiaczku? A jak ma do mnie mówić, jak mam taki login online? Nie mam nic na sobie. No to jest taka chyba ich oferta teraz specjalna. Bez żadnych ograniczeń po prostu, tak? Czyli... Wiesz co ja ci powiem? Tak? Moja cierpliwość ma ograniczenia, wiesz? Rozumiem, no ale przecież to nie moja wina, że dostaję takie SMS-y. No co to? Wyjeżdżamy razem w Bieszczady. Czyli mają zasięg wszędzie, widzisz. Ale sieć rozbudowali, co? Nieprawdopodobne. No to ciekawie, co powiesz na to. Jestem taka napalona. A to musiało ci przeskoczyć, to musi być z elektrociepłowni już, bo... Nie, no bo to jest po prostu oburzające, wiesz, to jest po prostu oburzające. Ale co jest oburzające? No to jest jakaś moja wina w tym jest, no. No ciekawa jestem, co ty teraz z tym zrobisz? Co ja z tym zrobię? No, co ty z tym zrobisz, no? Po prostu nie przedłużę z nimi umowy. Hej! Hej! Kochanie! Słucham. A ty dzisiaj też idziesz biegać? Biegać? No, biegać. No nie wiem, zobaczę jeszcze, bo jakoś tak nie wiem. Ale może gdzieś koło 7 tak pójdę do parku trochę potruchtać, wiesz, tak dla zdrowia. Wiesz, no, po prostu zdziwiona jestem, bo jakoś nigdy cię nie ciągnęło do sportu za bardzo. A teraz proszę, od tygodnia codziennie biega po osiedlu. No. Mnie nie ciągnęło do sportu? Mnie od dziecka ciągnęło do sportu. Ja całe życie... Słucham? No chyba w telewizji. Ale to musi człowiek najpierw pooglądać, żeby wiedzieć, jak ten sport uprawiać, tak? Ja zawsze byłem jakby zainteresowany sportem. Pamiętasz, jak ci powtarzałem? Sport to zdrowie. Sport to zdrowie. A poza tym, facet w moim wieku musi o siebie dbać. Musi coś zrobić dla zdrowia. No tak widzę właśnie, że dbasz o siebie. Dresiwo sobie nowe kupiłeś, no. Ten lampasz taki gustowny. Kupiłem, no bo no, wiesz, no jesteś moją żoną, wszyscy nas znają tu na osiedlu, no. Nie chcę ci wstydu przynosić. No. Nie będę biegał po parku w jakichś łachmanach, tak? No to... A powiedz mi, ty biegasz z kimś czy sam? Jak z kimś? Samemu się biega. Rozpędzasz się i biegniesz, no. Sam biegam, sam. No ty nie chcesz ze mną biegać, no to chodzę sobie tak w samotności, biegam, no. Nie, już tak pomyślałam, że może, nie wiem, na przykład biegasz z tą naszą nową sąsiadką, co się dopiero wprowadziła, wiesz, taka wysportowana,
szczupła, taka, co lubi biegać, no. Wprowadziłaś jakaś sąsiadka tutaj? No tak, no na tam, na drugie piętro, pod czwórkę, to nie wiedziałeś? Pod czwórkę? No. Ludzie, w życiu nie zauważyłem, żeby się ktoś wprowadził. Bo ją spotkałam dzisiaj w windzie i kazała ci przekazać, że będzie biegała godzinę wcześniej, więc jak chcesz się załapać, to powinieneś być w parku koło 6:00, tak. Która jest godzina? A 5 po. Ja pierdzielę. No to co to się dzieje? Co ty w takim dobrym rozchachana, uchachana, w dobrym humorze? Co się dzieje? Nic. Nie, po prostu mamy piękną pogodę za oknem, prawda? To prawda, to prawda. No, tak. No i jeszcze projekt do pracy skończyłam właśnie tak. Gratuluję, pięknie. No i Krzysiek mi dzisiaj powiedział, że od kiedy zajął się moimi pośladkami, to zrobiliśmy ekstremalne postępy. Za, no. co? Stop. Ale co? No, co powiedziałaś? No, powiedziałam, że na przykład, że projekt skończyłam w pracy. Słuchaj, 2 miesiące miałam z życia wyjęte, ale dzisiaj mnie szefowa pochwaliła i to tak przy ludziach. Nie, ale przepraszam, nie, to później. Później? A przepraszam państwa bardzo, faktycznie ja ci później o tym projekcie opowiem. Nie, chodzi mi o to, o co chodzi z tym, że jakiś Krzysiek zajął się twoimi pośladkami. Kochany, nie tylko pośladkami, udami też, mocniej set stal po prostu, no. Nie, no przepraszam, ale stop. Ale kto to jest w ogóle ten Krzysiek? Krzysiek? Krzysiek to jest trener fitnessu, z klubu fitness naprzeciwko naszego domu. No ty się tak nie spinaj! To podobno szkodzi pośladkom, Krzysiek tak mówi. O, Krzysiek tak mówił. W ogóle, co to za jakiś pomysł, żebyś ty chodziła do jakiegoś Krzyśka na jakiś fitness? Od kiedy ty chodzisz na fitness w ogóle? No w zasadzie od kiedy Krzysztof pracuje w klubie fitness naprzeciwko, ale kochany, to jest... Po prostu fachowiec, jakich mało, no, naprawdę. Na pewno. No na pewno, no wszystkie nasze sąsiadki to potwierdzą, no. Tak, no. Na pewno. Ale słuchaj, jakie on ma ciało. Ja ci powiem, Krzysztof nie potrzebuje wizytówek. Krzysztof sam dla siebie jest po prostu chodzącą, jędrną wizytówką. Dobra. Nie zgadzam się. No to chyba go nie widziałeś. Nie, z tym się nie zgadzam, tylko nie zgadzam się, żebyś chodziła do Krzysztofa na fitness. Ohoho, ktoś tu jest zazdrosny. Nie jestem zazdrosny, po prostu uważam, że tobie trening jest kompletnie niepotrzebny. Prawda? Pewnie, że nie, super wyglądasz, piękne ciało, wysportowane, po co masz łazić na jakiś... Oj, słodziak. No ale wiesz, że karnet mam do końca roku, więc... A nie, takie straty ponosiłem, spokojnie, przełknę. Przełknę. Ty, a ja ci nie mówię, kiedy masz do pani Karolinki na masaż chodzić. O, nie. O, a to już było poniżej pasa. To jest odbijanie piłeczki poniżej pasa. Pani Karolina akurat jest światowej klasy fizjoterapeutką. O. I ja chodzę do pani Karoliny tylko i wyłącznie ze względów zdrowotnych, bo wiesz, że narzekam na kręgosłup. No kochany, ty narzekasz na wszystko i wszystkich. No oczywiście oprócz pani Karoliny. O nie. Chodzę do pani Karoliny tylko i wyłącznie dlatego, że jest światowej klasy fizjoterapeutką i jej gabinet jest akurat najbliżej naszego domu. Chodziłbym gdziekolwiek, tylko nie mogę chodzić. Dlaczego? Dlatego, że mnie kręgosłup boli. Ale czekaj, kochany, poczekaj. Czyli ty chcesz mi powiedzieć, że jakby cię miał masować ktoś inny niż pani Karolinka, tak? Ale byłby bliżej. Mhm. To nie robiłoby ci to różnicy, tak? No nie, dla mnie najważniejsze jest odległość, żebym daleko nie chodził, bo mnie kręgosłup boli. No to doskonale, bo tak się składa, że Krzysztof jest dyplomowanym masażystą, no. Dobra. I ja już ci nawet umówiłam spotkanie i to tak, żebyś nigdzie nie musiał chodzić, wiesz? Czyli gdzie? No u nas w domu, w poniedziałek, po moim prywatnym treningu. No i co ty tam tak w tych śrubkach grzebiesz? No całe życie ci na tym grzebaniu schodzi, no. W uchu grzebie, w nosie grzebie, w gaciach grzebie. No ja rozumiem, że ty jesteś grabarz, ale musisz tę cholerną robotę do domu przynosić. Kobieto, nie grzebię, tylko wybieram.
No, wybieram. A co innego masz powiedzieć? I masz burdel w tych śrubkach. A tyle razy ci powtarzałam. Weź, zrób porządek. No nie. Nie, nie zrobił. No i co? I teraz jednej śrubki znaleźć nie może. To nie są śrubki. A co to jest? To są wkręty. Wkręty, wkręty. Chyba wykręty, żeby mi tego obrazu na ścianie nie powiesić, ty. No. Patrzcie go. Jak tam kamera tym paluchem, no. Wiesz co? Żebyś w innych sytuacjach tak sprawnie tym palcem operował, to by było dobrze. No błagam cię, weź którąkolwiek z brzegu i wbij tę w ścianę i już będzie. Kobieto, wkrętów się nie wbija, rozumiesz? Wkrętów się nie wbija. A co się z nimi robi? Najpierw trzeba wywiercić dziurkę. Nie, no tego już do cna porąbało. Będziesz mi teraz po nocy wiercił dziury w ścianie, tak? Hałas robił, wstyd na pół bloku. No. Weź którąkolwiek młotek i wbij w ścianę, no już. Ty, kobieto, nie rozumiesz, że ta ściana jest z betonu? No i co z tego? To z tego, że ze ścianą z betonu jest dokładnie jak z twoją najnowszą sukienką. Że co? W to się nie wbijesz, rozumiesz? No. Patrzcie go państwo, jak mi się dowcip wyostrzył, no. Na litość boską, no bierz pierwszą z brzegu. O, masz i wbijaj. Ten wkręt jest za mały, rozumiesz? Wkręt musi pasować do wywierconej dziurki. Wkręt musi pasować do dziurki. Rozmiar ma znaczenie. A jednak! O, ten będzie dobry. Tylko jeszcze muszę znaleźć kołek. Kołek, matko kochana, ty mi teraz będziesz kołkami ścianę niszczył? Kołek, sam jesteś kołek. Jaki kołek znowu? Rozporowy, rozumiesz? Kołek rozporowy. O, zobacz, to. To jest kołek, zrób sobie zdjęcie, żebyś zapamiętała do końca życia. To jest kołek rozporowy. Rozporowy. Dobrze, że nie rozporkowy, bo bym sugerowała szukanie kołeczka. Masz, z czego chciałaś. Obrażam się, strzelam focha, sama sobie wbijaj ten kołek rozporowy, wieszaj sobie ten obraz. Nie, no patrzcie go, no jaka obraza, obraza. No to teraz mi nie będzie wieszał obraza z tego wszystkiego, no. Sama sobie ten kołek wbije w ścianę. Zaraz wezmę i wbiję sobie ten obraz, sama powieszę. No, tylko cholera nie mam czym, bo mi się młotek obraził. O, cześć. Cześć, witam, witam. Witam serdecznie. O, bym się spóźnił. Za ile zaczynamy? Za chwileczkę. Okej. Okay. A co dzisiaj gramy? Bodajże czerwony kapturek. Tak, czerwony kapturek. Kur. Jak czerwony kapturek? Jak czerwony kapturek? A gdzie jest reszta? Jaka reszta? Dałeś mi tylko 12 złotych. Nie? Nie pytam o to. Pytam, gdzie jest reszta aktorów. A, no to zresztą to jest tak, że tak. Romkowi... Co Romkowi? No, Waldek powiedział, że nie zagra, ale jak mu kupią nowe baletki. Romkowi angażu nie przedłużyli, a Krysia od wczoraj na macierzyńskim. Co takiego? Nie gadaj. No? Romkowi nie przedłużyli angażu? No to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, przecież Romek w naszym teatrze jest narratorem. Jest, yes. Był. Był narratorem, był. Lepiej sprawdź, jak tam frekwencja na sali. Co jak frekwencja? Jak zwykle. Cała sala dzieci. A jakie to ma znaczenie? I tak nie zagramy czerwonego kapturka we dwóch. To dyrektor powiedział, że jak zależy nam na robocie, to zagramy. Co to już? Nie, dopiero pierwszy dzwonek. Kto zagra czerwonego kapturka? To może ja. To pokaż. A, czekaj. Pych, dobra. Torebeczkę mi daj, torebeczkę, torebeczkę, dawaj, 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 dawaj. Okej, cyk. Nie no, przestań. Czerwony kapturek z takimi zębami?
Czego ty się ode mnie spodziewasz? Ja całe życie w tym teatrze gram borsuka. Proszę bardzo, to jest wilk? Tak? To jest wilk? Tu wilkołak. Super. Czerwony kapturek i wilkołak. Zostaw, to jest moje przecież. Pewnego dnia, jak 17 każdego miesiąca, czerwony kapturek szedł do swojej babci z zakupami. W reklamówce było mleko, mleczko, chlebek, chlebuś, serek, seruś i landrynki. I co? Och, och, a któż to tam się chowa za krzakiem? Zapytał czerwony kapturek i ze strachu schował się w zaroślach. To ja! Odpowiedział wilk. Dokąd idziesz, czerwony kapturku? Odpowiadaj całym zdaniem i wyłaź za krzaka, bo i tak cię widzę. Idę do babci z zakupami. Może landrynkę? Wilk z wrażenia schował się w chaszczach. To ja idę na spacer. Skłamał, bo przecież wszyscy wiemy, że pobiegł szybciutko zjeść babcię. Pogoda. Zmienił temat czerwony kapturek. To ja, ha, ha, ha. Pójdę umyć nogi w strumieniu. Jak pomyślała, tak zrobiła. Oj, oj, nie jest łatwo umyć nogi w zimnej wodzie, więc wilk miał mnóstwo czasu, żeby dobiec do domku babci, zjeść ją, przebrać się za nią i zaczekać na czerwonego kapturka. Oj, oj, jak się źle czuję! I ręta niziutka! Narzekał wilk. Ty babcia! Narzekała babcia. Babcia narzekała. Tutaj też narzekała. Tu, że coś... O ile ona narzekała? Kiedy do domku wszedł czerwony kapturek? Dokąd biegniesz, babciu? Do toalety! Zobaczyć, czy mam wielkie oczy. I co masz? Chodź i sama sprawdź. Podstępem zwabił czerwonego kapturka wilk i zjadł ją w toalecie. Wilk bardzo sobie chwalił smak czerwonego kapturka, jednak odbijało mu się nieco starawą babcią i landrynkami. Właśnie szukał czegoś do popicia, kiedy do domku zaczął zbliżać się gajowy kugała.
Gajowy Gugała szedł do domku powoli. Bardzo powoli. Można by powiedzieć, że praktycznie się nie poruszał. Gajowy Gugała szedł do domku powoli, bo miał drewnianą nogę. Zające ćwierkają, że zjadłeś babcię i czerwonego kapturka. Polewaj! Otwieraj! O co? Zapytał z zainteresowaniem wilk. Bo teraz wejdę, rozpruję cię i uwolnię ją. Nie rozpruwaj, nie rozpruwaj, prosił wilk. Rozpruję, rozpruję! Nie rozpruwaj, bo mi landrynki na podłogę wypadną. Rozpruję, rozpruję! A że gajowy Gugała słynął w całym lesie z tego, że jest osobą bardzo słowną, wpadł do toalety, rozpruł wilka i uwolnił babcię, czerwonego kapturka i landrynki. O! I tu, drogie dzieci, kończy się nasza bajeczka. Wszystko wypi... Babcia zakochała się w gajowym Gugale. Gajowy Gugała zakochał się w czerwonym kapturku. A czerwony kapturek mówić. No mów, to mów. Bo mnie zmyliłeś. To ja cię zmyliłem. No machasz mi tym. No to nogą mam ci machać, mów. A czerwony kapturek zakochał się w landrynkach. Koniec. I co, można? Gratuluję. Ale poszło, co? Ale poszło. Ale landrynki jak zagrały. Ty, no landrynki mieć normalnie. Przepraszam, ale jesteśmy w teatrze, więc używajmy dykcji. Mistrz. No landrynki tylko, mistrz. Przepraszam, oczywiście, mistrz tyży. Niech kolega zapamięta, że dobry aktor to nawet dupa powie przez ły. Tak, 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 na przykład, proszę bardzo. Dupa. Szapoba. Szapoba. Jutro też coś gramy? Tak, teraz to wszystko, we dwóch będziemy. Też we dwóch. Ta co, dla grubych, małych, wszystko. Dobra, czyli jutro też gramy, tak? A co? A co? A co? A co? A co? A co? W sensie, że a co? Bardzo, jutro sobie zagramy. No to sobie zagramy. Alibaba 40 rozbójników.